Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim vlogu Dubaj po mojemu. I dzisiaj kolejny odcinek, w którym podzielę się z Wami moimi doświadczeniami z życia w Dubaju. Jak już oglądaliście moje odcinki, to już wiecie, ale jeśli ktoś ogląda pierwszy raz, my mieszkamy tu już 2 lata, więc już trochę się tutaj w tym miejscu odnaleźliśmy. No właśnie, jedno z pytań, jak się odnaleźliśmy w tym miejscu. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak nam się żyje w Dubaju, czy się właśnie odnaleźliśmy, czy wiążemy z tym miejscem jakieś dłuższe plany. Oglądajcie. Takie pierwsze podstawowe pytanie, które najczęściej zadajecie, to jest, jak się żyje w Dubaju, czy nam się podoba i na jak długo planujemy tutaj zostać. Więc to miejsce jest super. Ja już wielokrotnie to powtarzałam, że ja jestem po prostu zakochana w Dubaju. Bardzo nam się tutaj podoba i mnie, i moim mężowi, i synowi również. Bardzo się cieszę, że się przeprowadziliśmy. Ze względu na bezpieczeństwo, ze względu na czystość. I jest naprawdę fajnie. Jest fajnie, jest ciepło, jest pozytywnie. Codziennie rano człowiek wstaje, słońce świeci, błękitne niebo, z wyjątkami oczywiście, jak już wiecie, w styczniu, kiedy były deszcze i pochmurne dni, ale to już za nami. Teraz już będzie coraz cieplej. Czy się odnaleźliśmy w tym miejscu? Odnaleźliśmy się w zasadzie od razu, na samym początku. Był problem z znalezieniem sklepów, w których będziemy kupować, bo jednak są inne niż te, które mieliśmy w Anglii, więc tutaj był taki zastój na przykład w gotowaniu, bo niedługo nie mogłam znaleźć żadnego takiego sklepu, w którym by były podobne produkty, które znałam. Także tutaj pod tym względem zakupowym trochę mi to czasu zajęło, żeby się w tym wszystkim odnaleźć i wrócić z powrotem do gotowania domowego, co już teraz robimy. Zajęło nam to dużo, znaczy mnie osobiście zajęło to dużo więcej czasu niż w Anglii. Tam jakoś ta przeprowadzka jakoś tak mniej wpłynęła na to, czy się odnajdę, czy nie. Myślę, że dlatego, że to też jest inna kultura. Tu są jednak muzułmanie, tu są Arabowie, to jest w ogóle cała mieszanka kulturowa. I no, trochę więcej czasu to zajmuje, ale można się odnaleźć naprawdę. Bardzo fajne miejsce. Czy wiążemy plany z tym miejscem i jak na długo? No, czy my w zasadzie wychodzimy z takiego założenia, że jesteśmy gdzieś, dopóki się czujemy dobrze, jesteśmy szczęśliwi, rozwijamy się i po prostu fajnie nam się żyje i są możliwości. Jak się po prostu możliwości dla nas już kończą, mamy takie wrażenie, że już więcej nie da się osiągnąć, no to pewnie będziemy się gdzieś przenosić, ale póki co na razie zostajemy tutaj. Plusy i minusy życia w Dubaju. Więc dużym plusem na pewno jest bezpieczeństwo. To, że jest wszędzie czysto, to, że mamy bezpośredni cały czas 24 godziny na dobę kontakt z ochroną, więc cokolwiek się dzieje, dzwonimy po ochronę, oni w przeciągu 5 minut zaraz przychodzą i załatwiają sprawę na przykład głośnego grania muzyki przez sąsiadów w tygodniu, kiedy normalnie pracujemy i Wiktor do szkoły chodzi, więc oni się tym zajmują. Mamy tu sytuację teraz z tą jeszcze z wodą, bo nas zalało i jest bardzo szybki kontakt z właścicielem, przychodzi pan i coś tam próbuje robić w tej kwestii z tymi ścianami, z tym problemem z tą wodą, gdzie na przykład w Anglii nie doczekaliśmy się, mimo że też nas zalało, nie doczekaliśmy się do czasu przeprowadzki do Dubaju, żeby ktokolwiek coś zrobił, więc no tutaj bardzo duży nacisk się kładzie na utrzymywanie wszystkiego w dobrej kondycji, żeby to wszystko było funkcjonalne, żeby to wszystko było ładne, żeby jak się psuje, to się zaraz naprawia i to jest duży plus, bo no, żyje się przyjemniej, kiedy wszystko jest ładne i niezepsute, niepołamane, niezniszczone. Co jest minusem? No,
tu, jak rozmawiamy ze znajomym, to dochodzimy, ze znajomymi, to dochodzimy wspólnie do takiego wniosku, że Dubaj jest miejscem bardzo dynamicznym i żyje się inaczej niż w innym miejscu. Nie można się za bardzo przyzwyczajać do tego wszystkiego, co jest dookoła, jak również do samych ludzi, bo w zasadzie większość ludzi tu jest na jakiś krótki okres czasu. Są osoby, które tu mieszkają po 17, po 20, po 10 lat, ale procentowo jednak większość ludzi przeprowadza się w dosyć szybkim okresie czasu i to jest duży minus dla osób, które nie lubią zmian. Będzie ciężko się zaadoptować w Dubaju, bo tu się ciągle coś zmienia. Jak my już mieszkamy w tym miejscu 2 lata, to już przerobili nam siłownię, przerobili nam plac zabaw dla dzieci, przerobili nam trawniki tutaj przed wejściem do budynku, postawili wielbłądy, które były z jednej strony placu zabaw, postawili teraz zupełnie gdzieś indziej. Sklep się zdążył zmienić w międzyczasie, spożywczy, który mieliśmy, był długo zamknięty, potem się otworzył nowy w przeciągu 2 lat. Więc tu się cały czas coś zmienia, tu się cały czas coś przerabia, tu się cały czas coś ulepsza. I ludzie też często się przeprowadzają. I to może być duży minus dla osób, które nie lubią zmian, które się długo przyzwyczajają do zmian. Tu się nie, zanim się przyzwyczajicie, to już się coś zmieni. To samo z dziećmi w szkole. Wiktor jest 2 rok w szkole i już w przeciągu tych 2 lat 7, 8, 9 dzieci już się wymiksowało. Część z nich wyjechała, część z nich przyszła. Było kilka dzieci w zeszłym roku, które dołączyły. Wiktorek się zaprzyjaźnił i za parę miesięcy się okazało, że jednak kontrakt się kończy. Tacie tego chłopca i wyjeżdżałem z powrotem do Niemiec. I znowu trzeba się teraz przyzwyczaić do tego, że tego kolegi nie będzie. Więc to jest miejsce w zasadzie cały czas zmian. I to może być plusem, to może być minusem, w zależności od tego, jaki macie charakter i do czego się przywiązujecie. Co jeszcze jest dużym plusem? Dużym plusem jest to, że Dubaj jest w bardzo dobrej lokalizacji, odległości do Szardży, do Fujairy, do Ras Al Khaima, gdzie jest zupełnie inny krajobraz. Tu mamy tylko pustynię, też mamy dosyć blisko do tej pustyni, tak 40-35 minut i jesteśmy już na pustyni, czy właśnie na tych jeziorach na pustyni. Świetne miejsce na camping, gdzie jeździmy odpoczywać, ale również są góry, są piękne plaże i to tak w zasadzie do 2 godzin jazdy. No jeździ się super, bo drogi są oczywiście wszędzie równe, bez żadnych dziur, wiele pasów, nawet jeżeli się jedzie gdzieś w górach, to pod górkę są 2 pasy, jest nawet wyznaczony pas dla ciężarówek, że wolne ciężarówki pod górkę, jak się tam powoli wspinają, to mają swój oddzielny pas, a osobowe sobie po prostu jadą tą swoją prędkością. Więc tutaj pod względem przemieszczania się w Dubaju super. Drogi są naprawdę bardzo dostosowane do szybkiej i bezpiecznej jazdy i to jest duży plus. Przynajmniej ja to tak widzę. Co jeszcze z plusów i minusów życia w Dubaju? No, plusem jest pogoda. No, my mieszkaliśmy tyle czasu w Anglii, więc to jest dla nas duży plus. Póki co jeszcze nie narzekamy na te upały, które są latem, to się może zmieni, ale na razie jeszcze cieszymy się, że jest ciepło. No ale może to być też minusem, bo rzeczywiście w tych miesiącach letnich temperatury dochodzą nawet i do 45, nawet do 50 stopni. Z tym, że to nie będzie tak, że to jest cały dzień 51 stopni, ona tak będzie rosła cały dzień, na przykład rano będzie 35, potem będzie 45, 50 i już od 12.01 będzie znowu tam o te parę stopni ta temperatura się obniżała i znowu zejdzie gdzieś tam do 38 czy 42. Ale oprócz tego, że jest ta temperatura, to jeszcze jest duża wilgotność. Właśnie w tym okresie letnim jest duża wilgotność, więc to może być uciążliwe dla osób, które mają jakieś tam problemy z oddychaniem. Drugim minusem dla osób właśnie wrażliwych na drogi oddechowe jest to, że tu w zasadzie cały czas klimatyzacja chodzi. Cały rok. Żeby utrzymywać temperaturę stałą w mieszkaniu, to w zasadzie no my klimatyzację tylko w styczniu wyłączyliśmy teraz. Bo było tyle, co na zewnątrz i w pewnym momencie nawet już zaczęło spadać, było chłodniej niż normalnie w mieszkaniu. Także klimatyzacja chodzi cały czas,
No i to może być minus. No jest plus, bo w lato mamy wszędzie fajnie chłodno, ale minusem może być dla osób, które mają właśnie wrażliwe drogi oddechowe i tu trzeba by było uważać i pilnować, żeby ta klimatyzacja była regularnie czyszczona. Ale o tym to będę opowiadała w odcinku, kiedy przedstawię Wam różne informacje na temat wynajmowania mieszkania w Dubaju, na co zwrócić uwagę, co warto wiedzieć, zanim się podejmie decyzję wynajęcia mieszkania. Plusy i minusy. Co jeszcze mogę Wam tu powiedzieć? No dużym plusem jest na przykład to, że tu się ciągle coś dzieje. To może też być minusem. Jak ktoś woli takie spokojne klimaty, to też znajdzie miejsce w Dubaju, gdzieś na obrzeżach, bliżej pustyni, gdzie będzie bardziej spokojnie, będzie tak klimat taki bardziej wiejski, możemy powiedzieć. Gdzieś tak na obrzeżach, tak? Czyli takie jakieś malutkie osiedle, już graniczące tylko z pustynią, więc tam już jest tak spokojniej. Ale tu w centrum cały czas coś się dzieje, a to są jakieś koncerty, a to są jakieś wystawy, a tu organizują bieganie wzdłuż całego downtowna, albo jeżdżą na rowerach, albo kręcą jakiś film od samego rana, więc ciągle gdzieś się coś dzieje. A to jest Diwali gdzieś tam na tym Zielonym Placu pod Burdżem, a to był Halloween, a to zawody tu dla nas organizowali w bilarda dla mieszkańców, w squasha, w koszykówkę. Ciągle coś się dzieje. Minusem natomiast jest to, że bardzo mało jest informacji na ten temat. Nie ma jakiegoś takiego jednego miejsca, w którym by były wszystkie informacje, gdzie, co, kiedy będzie się działo. Już się tak dowiadujemy, to się już dowiadujemy w momencie, kiedy to się już dzieje. Więc to jest duży minus, że ta promocja tutaj tych wszystkich atrakcji i tych wszystkich eventów jest dosyć słaba. No, trzeba dobrze tutaj pytać znajomych, szukać na stronach internetowych. Ja jestem w zasadzie posubskrybowana na większość tych stron internetowych o nowościach i informacjach, właśnie takich koncertach i tak dalej w Dubaju, ale w zasadzie nic nie dostaję, więc nie wiem, po co ta subskrypcja jest. Więc tak się dowiadujemy po znajomych po prostu. A tu się coś dzieje, a tu się to dzieje. A nawet ostatnio właśnie od Was, od turystów, ktoś do mnie napisał wiadomość, a gdzie są te pokazy laserów? A ja sobie myślałam, pokazy laserów? Widziałam, że były pokazy dronów, ale o pokazu laserów nie słyszałam. Patrzę, szukam na internecie. Jak już się wie, czego się szuka, to się znajdzie. Ale najgorzej, że nie ma takiej jednej strony, gdzie by to było wszystko napisane, co będzie. Jest tam jakiś Dubaj kalendarz, ale to też nie wiem, jakoś mi to nie działa. Jeżeli ktoś z Was ma coś takiego, dojście do takich źródeł bezpośrednich, dajcie znać, bo ja no tutaj trochę jestem do tyłu. Co jeszcze z tych plusów i minusów? Pogoda, woda. Słuchajcie, woda, no dla osób, które mają wrażliwe żołądki, woda, która leci w kranie, będzie dużym minusem. Trzeba albo pić butelkowaną, albo kupić sobie dobry filtr. Nawet ja na własnej skórze, na własnym żołądku to odczułam, kiedy na samym początku mieszkaliśmy w apartamencie w hotelu i ciągle nam przynosili wodę, ale taką w 1,5-litrowej butelkach i tej wody tak strasznie dużo było, myśmy nie zdążyli nawet tej wody wypić. No w zasadzie cały dzień nas nie było w tym apartamencie, tylko wieczorem. No ale do gotowania wody używaliśmy, no z automatu nawet nikt się nie zastanowił, z kranu tej wody. I mnie zaczął boleć brzuch, zaczęła mieć jakieś takie wzdęcia tego brzucha, biegunki i na drugi dzień wszystko ok. I wieczorem znowu, więc zaczęłam się zastanawiać, co jest przyczyną. No i okazało się, że to jest właśnie ta woda. Akurat Wiktor i mój mąż Damian nic, a ja słuchajcie, nawet nie mogłam tej wody używać do płukania ust przy myciu zębów. Bo później to już tak testowałam, na ile ja tą wodę w ogóle mogę, gdzieś tam jest z nią kontakt. Więc kąpiel ok, ale kiedy użyłam wody z kranu nawet do płukania zębów, to odczuwałam to na żołądku, więc to może być duży minus. Ale no są rozwiązania, albo butelkowana woda. No ja jestem przeciwnikiem produkcji tego plastiku, więc poszukałam tutaj na różnych stronach internetowych, popytałam się u ludzi, którzy tu mieszkają dłużej i mówią, że jak się ma dobre filtry, które się często wymienia, to wystarczy. I rzeczywiście, jak tylko się nasz filtr już nie daje rady, to ja od razu czuję na żołądku, kiedy wstanę rano, już mnie boli i już wiem, że filtr jest do wymiany. Więc to może być dużym minusem. Jakość tej wody. Co jeszcze? No to jest plusem, będzie dla osób, które lubią się stołować gdzieś na zewnątrz albo lubią fast foody. No tu fast food w ogóle zmienia się definicja fast fooda, bo to nie jest takie fast food jak znamy z Europy, bo to jest w dalszym ciągu super
jedzenie, ono jest robione w restauracji. To są po prostu posiłki zamawiane w restauracji i dowożone przez zewnętrzną firmę, taką właśnie transportową, gdzie pewnie widzieliście na moich filmikach, jeżdżą najróżniejsze talabaty, karimy i tak dalej i dowożą jedzenie wszędzie. To jest bardzo duży plus. Ja miałam sesję jogi na plaży i nie mogłam uwierzyć. Przyjechał, chyba właśnie to było z Karima albo z Nuna. I przyjechał na plażę, chodzi z tym pudełkiem, ono jest oczywiście zamknięte, żeby było chłodne w środku, więc to jest takie zaizolowane pudełko. I chodził po tej plaży i pani wstała i zaczęła machać, że to dla niej. Więc nawet na plażę możecie sobie zamówić lunch, czy tam kawę, czy cokolwiek, bo to można zamówić wszystko. Od ciasta, po lunch, po kolację, po napoje, po lody. Nawet nieraz mieliśmy ochotę z Wiktorem na lody, a tu gdzieś w okolicy akurat takich nie było, no to zamówiliśmy i zaraz przywieźli. Więc to jest duży plus, że no, restauracja czy kawiarnia, cukiernia przyjeżdża do Was, do domu, jeżeli nie możecie się ruszyć. Kiedy byłam chora na COVID-a, to też był bardzo dobry, duży plus, bo Damiana nie było cały dzień w domu. My z Wiktorem byliśmy chorzy, nie mogliśmy się oczywiście ruszyć z domu ze względu na kwarantannę. No i co? Zamawialiśmy właśnie wtedy przez internet jakieś jedzenie. Serwis z supermarketów też bardzo fajny. Plusy i minusy, bo na przykład Waitrose, który w Anglii, no w zasadzie wszystkie produkty można zamówić przez internet, tutaj są ograniczone. Nie można zamówić wszystkiego, co jest na magazynie. Jakoś mają może w oddzielnym miejscu, pakują te rzeczy, które są zamówione online, bo nie wszystkie są. Ale takie podstawowe też dowiozą zaraz, bez problemu. Niektóre mają bez kosztów przez dostawy, niektóre mają z kosztami dostawy, ale tam powyżej 100 dirhamów to w zasadzie jak się robi takie regularne zakupy, to spokojnie te 100 dirhamów wydasz, więc masz tą przesyłkę, tę dostawę za darmo. Nie płaci się za to. Kolejnym bardzo dużym plusem jest na przykład to, że jak się kupuje meble, to te meble w zasadzie są już od razu gdzieś na magazynie lokalnie. Więc przesyłka, dostarczenie tych mebli to jest kwestia tygodnia czy dwóch. Na przykład w Anglii to trwało całe wieki. Myśmy czekali na sofę przed całym COVID-em. To było chyba z 3 miesiące czekaliśmy na tą sofę, bo ona skądś tam musiała dopiero przyjechać. Jest to już duży plus. Ale jeszcze większym plusem, słuchajcie, jest to, że tu na miejscu składają meble i to już jest w cenie zakupu mebli. Nie płaci się za to dodatkowej opłaty. I na przykład IKEA, nie wiem jak w Polsce, ale wtedy, kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Anglii, to taka usługa była dodatkowo płatna. Trzeba było zapłacić za transport i dodatkowo zapłacić za złożenie mebli. I myśmy nawet o tym nie wiedzieli. Akurat nie zamówiliśmy z IKEA, ale też tak samo to działa, bo rozmawiałam tu z ludźmi, którzy mieszkają, kupowali przez IKEA, to jest to samo. Wykupiliśmy w Pan Emirates i w Home Center. No i przyjechał pan i się pyta, gdzie będzie stało biurko. No to ja mu mówię, tam usna w pokoju. I on zaczyna rozpakowywać wszystkie te pudła i składa te biurko i złożył krzesło i wszystko zabiera. Wszystkie te kartony, wszystkie te śmieci, wszystkie te folie, wszystko zabiera. Nic nie zostaje. Trzeba sobie tylko tam lekko odkurzyć, ale generalnie jak najwięcej tych śmieci ze sobą zabierają, więc odpada potem co z tymi kartonami, wynoszenie i tak dalej. Także to uważam jest bardzo duży plus. No jak już wspomniałam o tej estetyce, to na przykład tutaj, myślę, że to wszędzie jest, my mamy sypę na śmieci. No kiedyś też to było, ja pamiętam nawet moich rodziców w bloku było, chociaż nigdy nie pamiętam, żebyśmy kiedykolwiek używali, chyba to od początku nie funkcjonowało z jakiegoś powodu, no bo ktoś tam jednak musi siedzieć cały czas na dole i wyciągać, żeby się nie zatkało, więc tu w zasadzie te ciężarówki, te śmieciarki to chodzą non-stop, jeżdżą non-stop, one mają oddzielne wjazdy na parkingi, nie takie co mieszkańcy i goście, tylko mają swój oddzielny wjazd dla dostawców właśnie, dla firm transportowych i właśnie związanych tutaj z tą czystością, więc mamy te sypy, więc te śmieci się tutaj nigdzie nie walają. Nie wiem jak to jest na osiedlach, które mają domki i wille, nie wiem, musiałabym się popytać, jak to jest u nich rozwiązane, jak często te śmieci są wywożone, dowiem się w zasadzie, więc to uważam, że to jest duży plus, bo te śmieci się tutaj też nigdzie nie walają.
Co natomiast jest związane z tymi śmieciami, minusem? No niestety, kochani, ale my tu mamy ciepły klimat. Pierwszy raz mieszkam w ciepłym klimacie, więc dla mnie to był duży szok. Może w innych krajach też tak jest, nie wiem. Może się teraz ktoś z Was odezwie, kto mieszka w kraju, gdzie jest w zasadzie cały rok ciepło. No mamy takich wizytorów różnych, którzy nieproszonych gości, którzy do nas przyłażą, szczególnie właśnie zimą szukają sobie miejsca w szafkach, więc trzeba wzywać ekipy, żeby przyszły i spryskały, pozabijały te łażące. Tych łażących nieproszonych gości dodatkowo. I w zasadzie jak pójdziecie do supermarketu i pójdziecie na alejkę z chemią, to zobaczycie po prostu całą półkę różnych sprayów, pułapek i jakichś najróżniejszych takich specyfików na takie właśnie łażące cosik. No i co? Mamy też jaszczurki i nawet jedna, nie wiem jak, wlazła nam do kuchni, siedziała nam na kafelkach na ścianie. To była taka malutka, więc to było jakieś takie małe, mała taka, niedorosła, więc po prostu szklanką i czekałam, kiedy wejdzie na tą szklankę i ją wyniosłam, ale tak jak odsuwam tutaj nieraz meble, bo chcę pozamiatać czy umyć, to po ścianie leci. I wieczorem, jak będziecie gdzieś chodzić wieczorem już po zachodzie słońca, to one tak wyłażą i siedzą na murach. Ktoś mi mówił, że to nie jest jaszczurka, tylko gekon. No nie wiem, jaka to różnica. W każdym bądź razie jaszczurko wyglądające. Chodzą sobie po murach, dlatego mamy siatkę na całe drzwi, w drzwiach balkonowych i we wszystkich oknach, że jak okno się otworzy, to nic nie wejdzie do tego mieszkania. Plusem też jest bardzo dobry transport publiczny, metro super działa, naprawdę jest w ogóle bezzałogowe, więc to po prostu sobie jeździ i wszędzie jest na czas, nie ma w ogóle żadnych opóźnień. Jest bezpieczne, bo jest po prostu cały oszklony, peron jest cały oszklony i tylko się drzwi otwierają w miejscu, gdzie zatrzymuje się pociąg czy te metro. I tylko te drzwi się otwierają, więc nie ma, że dziecko gdzieś padnie pod tory, czy w ogóle ktoś chce skończyć ze sobą i się rzuca pod pociąg, bo wiele takich historii było w Anglii, notorycznie była taka, gdzieś ciągle była informacja w wiadomościach, że gdzieś tam w Birmingham znowu opóźnienia, bo znowu był wypadek, ktoś się rzucił pod tory, czy właśnie w Londynie. Tutaj tego nie ma, bo jest po prostu całe zabezpieczona. Jest szyba na całej długości peronu i się te drzwi nie otworzą, dopóki nie zatrzyma się wagon. Drzwi od wagonu się otwierają, otwierają się drzwi od peronu, więc to też jest dużym plusem. Są autobusy, też bardzo często jeżdżą. Są przystanki, słuchajcie, nie wszędzie, ale są też przystanki z klimatyzacją w takich miejscach, gdzie nie ma gdzie się schować, że ktoś czeka na tym przystanku jakiś czas, więc po prostu jest zamknięty przystanek i on jest w środku klimatyzowany. Tak w zasadzie to wszystko jest robione właśnie z myślą o tym, żeby ludzie mieli jak najwięcej z tego korzyści i żeby to życie było przyjemne. Przynajmniej ja to tak osobiście widzę. Ja nie widzę, żeby to było robione coś na pokaz. To jest robione po to, żeby to było ładne. Jak jest ładnie, to jest przyjemniej. Więc nie wiem, dlaczego dużo osób krytykuje to, że tu się tak o wszystko dba. Ciągle przycinają tutaj te żywopłoty. To może być minusem. 7 rano w sobotę, w niedzielę. Pan strzyże żywopłot, póki jeszcze słońce nie świeci potem na te biedne rośliny i ich tam nie przypiecze świeżo ściętych, więc muszą to zrobić wcześniej rano, kiedy jeszcze te rośliny są w miarę w cieniu. Więc no słychać, jak ścinają. Minusem jest załatwianie wiz. Minusem jest załatwianie wiz i minusem jest załatwianie licencji. To są skomplikowane procedury. Ja próbowałam się w tym ogarnąć, ale póki co jeszcze poległam, więc zleca się to po prostu osobom, które się tym zawodowo zajmują. Mamy takie osoby. Więc jeżeli potrzebujecie konkretnych informacji, albo żebym wam nawet załatwiła taką wizę czy licencję na prowadzenie działalności, to mamy tutaj sprawdzone osoby. No plusem jest na pewno to, że ponieważ jesteśmy tutaj wszyscy przyjezdni, to każdy sobie mówi w swoim języku. Chodzisz po ulicy, mówisz po polsku, tam idzie ktoś mówi po chińsku, ktoś mówi po arabsku, ktoś mówi tam jeszcze po hiszpańsku i nikt nawet się nie skrzywi. Nikt się nie skrzywi, że się mówi w innym języku, bo to jest po prostu totalna mieszanka i taki
miejsce, gdzie wszyscy się tutaj zjechali i swobodnie można po prostu rozmawiać. Bo w Anglii no jednak nie, bo tam wszyscy rozumieli tylko w języku angielskim, więc uważali, że wszyscy powinni mówić po angielsku, nawet jeżeli gdzieś tak sobie między sobą rozmawiacie na ulicy, no to tam czasami nieraz były jakieś uwagi, że mówcie po angielsku. A tu bez problemu. No to może być minusem, bo jeżeli będziecie się trzymać tylko w grupie polskiej, a nie wychodząc właśnie na ten angielski, na ten obcokrajowców, no to tego języka się tak za bardzo nie będzie możliwości praktykować jedynie w pracy. Więc to może być minusem. Jeżeli się tak zamkniecie hermetycznie w środowisku polskim, no to wiadomo, że kontakt z językiem, im jest częstszy, tym on się poprawia, jest bardziej bogatszy i łatwiej się u niej porozumiewać. Więc to może być i plusem, i minusem, w zależności właśnie od tego, czy jesteście też otwarci na to, żeby jednak mieć kontakty też z ludźmi mówiącymi, z wami tylko się skomunikującymi w języku angielskim. Myślę, że to wszystko. Jeżeli nasunęły wam się jakiekolwiek pytania związane z życiem w Dubaju i tymi różnicami, jakie tu występują, to piszcie w komentarzach. Fajnie, że się kontaktujecie ze mną przez Facebooka, przez grupę, przez Messengera, przez Instagrama. Z Instagrama trochę gorzej, bo jeżeli ktoś pierwszy raz się ze mną kontaktuje, to ja tam muszę wejść w specjalną zakładkę, request i muszę dopiero zaakceptować tą osobę i dopiero wtedy widzę, że ona coś napisała. Ale to i tak muszę cały czas gdzieś tam grzebać, żeby zobaczyć, że ktoś napisał wiadomość. Natomiast na Facebooku, na YouTubie komentarze ktoś napisze, czy mailem, mam stronę internetową, możecie napisać też maila, to oczywiście odpowiadam i coraz więcej osób jednak korzysta z tego. Nawet dzisiaj odezwał się jeden pan, bo chcą zabukować hotel i nie wiedzą, czy to jest dobra lokalizacja, więc zapytał się mnie, ja sprawdziłam i powiedziałam, że super. Wiadomo, no jak ktoś jest na miejscu, to też już wie, bo tak jak patrzy się, no może ktoś powie, no ale możesz sobie sprawdzić na mapie, no niby tak, no ale jak się za bardzo na tej mapie nie rozeznasz, nie wiesz, gdzie są te atrakcje, znowu studiować całą mapę, jak możesz do kogoś napisać, kto ci odpowie po prostu w 2 minuty, więc nie ma problemu, ja nie widzę żadnego problemu z tym. No i w zasadzie to wszystko, kochani. Jeszcze jedynym takim minusem, powiedzmy, jest to, że Dubaj jest rozciągnięte. To nie jest takie miasto bardziej w takim skupisku okrągłym, tylko bardziej rozciągnięte wzdłuż całego wybrzeża, więc przemieszczanie się z jednego miejsca na drugie między Mariną a Downtown, czy jeszcze tam bardziej w stronę lotniska, no to tak trzeba liczyć minimum jakieś 30-40 minut. To może być minusem, no ale to w zasadzie drogi są super, więc się jeździ bardzo fajnie. To jest bardzo duży plus. Jeszcze oczywiście ostatnie pytanie. Co będzie w nowym odcinku? No w dalszym ciągu jeszcze nie wiem. Tego odcinka też nie planowałam, ale stwierdziłam, bo bardzo osób się zaczęło pytać ostatnio, więc mówię, dobrze, to nakręcimy ten odcinek. No mam jeszcze materiał z bardzo fajnego hotelu, w którym byliśmy na pustyni. Tylko to będzie taki bardzo długi odcinek, bo myśmy tam byli przez całe 2 dni. Ale no było fantastycznie, więc chciałabym wam to pokazać. Mam też materiały z takich krótszych odcinków. Byliśmy teraz na Blue Waters i patrzyliśmy, jak tam sytuacja wygląda, więc już teraz jest dużo więcej turystów, dużo więcej ludzi, dużo więcej mieszkańców. Widać, że Dubaj się rzeczywiście rozwija. Więc może właśnie to zrobię. W zależności jak i ile będę mieć czasu, bo teraz mamy ten tydzień trochę krótki. Wiktor ma wolne w szkole, więc wyjeżdżamy do Fujairy. Też będzie oczywiście materiał, który później wam zaprezentuję w postaci nowego odcinka, więc najprawdopodobniej pierwsze to będzie Blue Waters jednak. Jak to teraz wygląda, informacje o kole, czy będzie w końcu otwarte, czy nie. I co tam ciekawego jest w tym Blue Waters, co warto zobaczyć, jakie są restauracje i co tam w ogóle się dzieje w tym momencie. Także to pewnie będzie pierwszy odcinek, który zrobię potem w kolejności. Dziękuję wam bardzo, bo zagadam znowu, przyjdą mi jakieś nowe pomysły do głowy. Zagadam was. Dziękuję za wasz czas dzisiaj, za to, że oglądaliście. Czekam na wasze kciuki, czekam na komentarze. Życzę wam miłego dnia. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym odcinku albo w Dubaju.